Są książki literackie tego rodzaju, które mi się szalenie podobają. To jest nawet przykład Wystarczy być Kosińskiego, to jest, są książki Kurta Vonneguta, więc absolutnie polecam te książki. To jest tak naprawdę, to, ci panowie prezentują myślenie antropologiczne. Vonnegut zresztą studiował antropologię. Ale teraz niedawno czytam taką książkę geografa, który próbuje rekonstruować mity i opowieści, te całe tradycje oralne z czasów, które sięgają ostatniego końca, ostatniego zlodowacenia, więc to jest rzecz naprawdę kapitalna, godna uwagi. Ja w każdej dostrzegam takie myślenie, dlatego ciężko mi wybrać jedną, ale myślę, że będzie to książka Tomasa Manna, Czarodziejska góra, którą uwielbiam. Ale też ostatnio czytałam na przykład Jedną księżycową noc. I myślę, że tutaj też można dostrzec takie myślenie antropologiczne, bo książka opowiada o przemysłowym miasteczku w okresie I wojny światowej. Przedstawia to miasto, relacje międzyludzkie. I myślę, że tutaj też można takie myślenie dostrzec. Natomiast według mnie w każdej można znaleźć coś antropologicznego.